Dzień dobry Państwu. Wojciech Borkiewicz, no witam ponownie tych, którzy już mieli okazję wysłuchać wcześniejszej mojej prelekcji. Cieszę się, że dołączyli nowi słuchacze, nowi uczestnicy. W tym wystąpieniu koncentruję się i chcę Państwu przedstawić tak naprawdę narzędzia, które pozwolą optymalnie zarządzać procesami produkcji i dystrybucji w przedsiębiorstwach wielospółkowych. Tak naprawdę każdej organizacji, która w jakiś sposób jest rozproszona, ma wiele oddziałów, wiele firm, które są powiązane ze sobą kapitałowo. Opieramy te nasze prelekcje, dobre praktyki, którymi dzielimy się, to doświadczenie wynoszone ze spotkań z klientami, obecnymi, potencjalnymi, opieramy o narzędzia systemy Comarchu, systemy klasy ERP. I większość, w zasadzie wszystkie z dotychczasowych spotkań, które Państwo mogliście obejrzeć, w których mogliście uczestniczyć, no tak naprawdę tam pod spodem były demonstrowane różnego typu narzędzia powiązane z Comarch ERP XL. W zasadzie Comarch ERP XL jako rdzenne rozwiązanie i takie aplikacje satelickie, które naturalnie poszerzają jego funkcjonalności w różnych obszarach magazynu, obiegu dokumentów, BI i wielu innych. W porządku. Natomiast to moje wystąpienie będzie oparte na kanwie innego rozwiązania będącego w ofercie Comarch. Mowa tutaj o systemie Comarch ERP Enterprise. To jest narzędzie, które zdecydowanie poszerza naszą ofertę. Adresujemy tak naprawdę dedykujemy go do dużych przedsiębiorstw, dużych firm właśnie opartych o strukturę wielofirmową, działających być może na rynkach międzynarodowych. Tak, żeby Państwu też wprowadzić w temat, pewne oczywiście są wyróżniki, to co te takie cechy, które te systemy, dzięki którym te systemy są różne. To co możecie zobaczyć już na tym obrazku, na pewno dostęp przez www. No system CEE, bo takim skrótem będę się posługiwał. Od początku był projektowany jako narzędzie takie w architekturze trójwarstwowej, gdzie warstwą prezentacji danych i dostęp do systemu odbywa się za pomocą przeglądarki. To nie znaczy oczywiście, proszę Państwa, że XL tego nie ma, bo myślę, że udowodniliśmy i na każdej prezentacji mogliście Państwo zobaczyć, jak dostęp do XL-a też przez tą przeglądarkę jest możliwy. Chociażby właśnie poprzez narzędzia Comarch WMS, całą platformę e-commerce, B2B, DMS-a, tak, do obiegu dokumentów czy BI. Także czynimy wszystko i systematycznie pracujemy nad tym, żeby w perspektywie kilku lat XL również był w pełni systemem webowym. Druga rzecz, która może zwrócić uwagę, to jest ta wspomniana wcześniej wielofirmowość. Tak, to jest, tutaj są dwa różne podejścia, bo Comarch ERP XL już dzisiaj też funkcjonuje w kilkudziesięciu firmach, można powiedzieć grupach kapitałowych, spółkach powiązanych ze sobą. Mamy przygotowane odpowiednie mechanizmy, interfejsy, które zapewniają wymianę danych między tymi firmami. Tutaj w przypadku Comarch ERP Enterprise to podejście jest troszeczkę inne, dlatego że cała, żeby tutaj mieć te korzyści właśnie z przepływu czy dokumentów, czy z przepływu procesów, automatyzacji, no cała organizacja, niezależnie czy ona jest w jednym miejscu, czy rozproszona po całym świecie, no powinna być tak naprawdę działać na jednym środowisku sprzętowo-programowym. I wówczas właśnie w obrębie jednej bazy danych mamy dostęp do różnych organizacji. To za chwilę Państwu pokażę. Właśnie te poszczególne kwadraciki z tymi obszarami biznesowymi pokazują, że też w zasadzie pokrywamy pełne spektrum tak naprawdę potrzeb firmy produkcyjnych, dystrybucyjnych. Natomiast właśnie z tą tutaj wzmianką, że to wszystko może być też osadzone właśnie na kanwie czy na tym elemencie wielofirmowości. Komu tak naprawdę
komu dedykujemy, czyli jak definiujemy sobie tutaj rynek docelowy klientów pod CE, no to na pewno duże firmy, tak? Wielospółkowość, struktura rozproszona, oddziały, czy w jednej lokalizacji, w sensie w jednym kraju, czy być może właśnie firmy działające międzynarodowo. No tutaj rozwiązanie Comarch CE to jest system z rodowodem niemieckim. Kilkanaście lat temu Comarch przejął jednego z czołowych producentów, dostawców systemów ERP na rynku niemieckim. Można powiedzieć, na obszarze DACH ten system jest bardzo popularny. No i nie ukrywamy, że te firmy, które w Polsce korzystają z CE, to często to są właśnie spółki w jakiś sposób powiązane z tymi firmami na zachodzie i naturalnym procesem było to, że skoro tworzy się tutaj jakiś zakład produkcyjny, czy firma, czy dystrybucja, to powinna korzystać z tego rozwiązania, co w firmie głównej. Na pewno to są firmy produkcyjne, duże organizacje produkcyjne, gdzie tutaj dostarczamy narzędzia w zakresie planowania, MRP, zarządzania, pełnego zarządzania łańcuchem dostaw, wsparcie dla takiej logistyki wewnętrznej. No i wiadomo, że to docelowo tak naprawdę niesamowite korzyści z automatyzacji procesów tworzenia dokumentów po jednej i drugiej stronie, tak, jeśli mówimy o jakimś przesunięciu sprzedaży wewnętrznej i tak dalej. Nie zapominamy o firmach handlowych, to również bardzo ważny rynek dla CEE, międzynarodowe firmy, które chcą działać międzynarodowo, wybierają CEE z uwagi na to, że platforma jest i wielojęzyczna i jest bardzo dobrze tutaj, jest dedykowana, przygotowana na to, żeby wspierać procesy sprzedaży, dystrybucji w różnych kanałach sprzedaży i takim tradycyjnym i w kanałach e-commerce'owych, czy poprzez wykorzystanie narzędzi e-commerce w Comarchu, czy też poprzez integrację z rozwiązaniami zewnętrznymi. Jest tutaj jeszcze takie tajemnicze skrót OMS, to generalnie system zarządzania kanałem zamówień. Bardzo często CE jest wykorzystywany również w tym celu, czyli mówimy tutaj nawet o przypadkach, kiedy firmy mają wdrożone systemy ERP, te duże, znane rozwiązania, które Państwo kojarzycie z rynku, ale jednak potrzebują albo nie mają, czy te narzędzia, te systemy nie zapewniają im takich dobrych mechanizmów właśnie zarządzania wielokanałową sprzedażą i wtedy dobrze sprawdza się CE, który też z uwagi na swoją otwartość może z tymi innymi rozwiązaniami się integrować. Zobaczcie Państwo, jak tutaj krótko też nawiążę do tej wielofirmowości, o której wspomniałem i pokażę, jak to właśnie w systemie jest zorganizowane. No wiadomo, po zalogowaniu się definiowane dashboardy, wszystkie potrzebne informacje dla pracownika, dla użytkownika są dostępne od razu. Natomiast to, co właśnie tutaj, na co chcę zwrócić uwagę, proszę zobaczyć, mamy listę organizacji tak naprawdę tutaj. To jest cała moja firma, można powiedzieć grupa firm i spółki niemieckie i spółki polskie ze swoimi oddziałami, siedzibami, wydzielonymi magazynami i to jest w zasadzie dostępne od razu, czyli jeśli uprawnienia mi tylko pomagają, to ja mogę swobodnie przelogowywać się pomiędzy tymi firmami. Nie ma przelogowywać się, w sensie wybierać kontekst, czyli firmę, w której aktualnie będę chciał pracować i tyle. Nie, do tego się to tak naprawdę sprowadza. Naturalnie dobrze to widać, jeśli, proszę Państwa, tą wielofirmowość, jeśli wyświetlimy taki artykuł, nie będę go szczegółowo omawiał, aczkolwiek jeszcze do artykułów wrócimy. Każdy artykuł ma pewien zestaw statusów, oznaczeń, które w jakiś sposób go tak od razu opisują, czyli bardzo, bardzo fajnie to w tym momencie widać, że w danej organizacji, na której aktualnie jesteśmy, czyli to jest firma polska zlokalizowana tutaj ze swoim magazynem i produkcją na południu, dany indeks, czy to jest wyrób gotowy, czy surowiec, dostał zestaw, jest opisany zestawem parametrów, które pozwalają na to, że ta organizacja konkretna może ten artykuł kupić na zewnątrz, może go również, proszę Państwa, wyprodukować. Zupełnie inaczej może ten artykuł zachowywać się w innym oddziale, tak? Już wcale ta
Z jednej strony ta lista dostępnych tutaj parametrów możliwych do zdefiniowania nie jest aż taka duża. Tak. No i z drugiej strony ten artykuł też, jak widać, w danej organizacji nie ma tutaj aż takiego pola manewru. No co najwyżej możemy go stamtąd jedynie sprzedawać. To też pokazuje, jak wspólna baza artykułów może być no, indywidualnie dopasowana do potrzeb konkretnej organizacji. Bo tak jak mówię, wszystkie z nich bazują na jednych słownikach. Jednych wspólnikach, słownikach artykułów. Artykuł to w systemie, proszę Państwa, i materiał, i wyrób gotowy, i być może usługa, zestaw, produkt konfigurowalny i tak dalej, szereg cech może przyjąć. No i podobnie jest z takim innym podstawowym słownikiem, który funkcjonuje w Waszych firmach, tak? Słownik kontrahenci, odbiorcy, dostawcy. Tutaj partnerzy, bardzo szeroko rozumiani, bo partnerem może być tak naprawdę faktycznie klient, odbiorca, partnerem może być dostawca, ale partnerem w takiej rozproszonej organizacji może być również no właśnie inny podmiot z organizacji, czyli jeśli tutaj możemy wykorzystać, no to widzimy listę wszystkich tych oddziałów i firm, które mamy tam w prawym górnym rogu dostępne. Partnerem w systemie może być pracownik, więc też ta lista, zbiór pracowników jest tutaj do systemu wprowadzona. Powiedziałem, że system działa międzynarodowo, to znaczy tutaj jesteśmy przygotowani na to, żeby tak naprawdę wprowadzać różnego typu tłumaczenia. W zasadzie każde pole widoczne w systemie może być przygotowane, może być przetłumaczone na dowolny język, taki, w którym pracuje dana spółka, dana firma. Ta wielofirmowość objawia się również tym, że system jest przygotowany i obsługuje chociażby tutaj pracę w różnych strefach czasowych. To jest często niezwykle ważne. I też podsumowując krótko to wprowadzenie, mamy szybki dostęp do tego, żeby, proszę Państwa, właśnie ten interfejs w dowolnym języku sobie tutaj wyświetlić, zawartość poszczególnych pól. Jest to bardzo, bardzo łatwe i możliwe do zdefiniowania. W porządku. Wróćmy do naszej prezentacji. To takie krótkie zapoznanie, natomiast no, chcemy przejść do sedna, czyli chciałbym Państwu pokazać, jakie podejście w CE właśnie mamy do produkcji, do zarządzania bomami, maszrutami i realizacji zleceń produkcyjnych. Także na tym się teraz skoncentrujemy. No i oczywiście, że tematem mojego wystąpienia również są właśnie te zależności, o których trzeba pamiętać w takich organizacjach rozproszonych. Czyli jeśli weźmiemy na tapetę proces produkcji, to bardzo często mamy do czynienia chociażby z kooperacją. No i ta kooperacja to może być, jak na tym przykładzie widać, jedna z ujęta po prostu w marszucie produkcyjnej, czy na zleceniu produkcyjnym jako dodatkowa usługa. No i mówimy tutaj o kooperacji zarówno takiej wewnętrznej, gdzie takie uszlachetnianie może odbywać się w innym oddziale bądź w innej firmie, ale cały czas w mojej organizacji, albo po prostu kooperacja, gdzie to uszlachetnianie realizuje podmiot zewnętrzny. Dobrze, to zobaczmy w takim razie, jak to wygląda od strony właśnie systemu. Naturalnie tutaj to tylko sygnalizuje, że cały proces zarządzania produkcją, mówimy oczywiście o zarządzaniu zasobami produkcyjnymi, parkiem maszynowym, ludźmi. No tego typu dane słownikowe naturalnie trzeba wprowadzić, przyporządkować pewne tutaj dane związane z wydajnością takich zasobów, kalendarzami dostępności, kiedy, na jakiej zmianie jest dostępny, ile z danych zasobów, powiedzmy tutaj przynależnych do grupy
frezarek będzie dostępne i tak dalej, parametry wydajnościowe, stopień wykorzystania, to za chwilę będzie na raportach widoczne. No właśnie, bo planowanie produkcji, sięganie do technologii, czasów marszrut, czasów operacji, wiadomo, rezerwacje tych zasobów później też, są bardzo precyzyjnie prezentowane na różnego typu raportach. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to, wrócić do tego naszego przykładowego artykułu, może inny przykład weźmy na tapetę i zobaczmy, ja tutaj wpisuję kod i ten artykuł od razu się podpowiada, natomiast tutaj są opcje oczywiście wyszukiwania, czyli widzę, co jest, jakiego typu asortyment jest pod poszczególnym kodem tutaj dostępny i też z tego miejsca, proszę Państwa, zwracam uwagę, że widać, czy dany właśnie wyrób gotowy w moim przypadku, jakie on pełni funkcje, tak? Czy uczestniczy w procesach zakupowych, czy może być sprzedawany, jak widać tutaj jeden z nich niestety nie, a być może właśnie też jest wytwarzany w naszej organizacji. Dobrze, to weźmy ten nasz przykład. No i tutaj, no, okna Comarch ERP XL, duże okienko i poszczególne w poziomie zakładki, pomiędzy którymi się przełączamy. Tutaj troszeczkę inna logika, ale myślę też równie wygodna. Na pewno dla każdego procesu biznesowego, związanego chociażby właśnie z planowaniem, zestaw parametrów, które musimy tutaj uzupełnić, czyli zdefiniować chociażby to, czy dany właśnie indeks kupujemy na zewnątrz, czy podlega produkcji, określenie normatywów, poziomów bezpieczeństwa, zapasów i tak dalej, i tak dalej. I ważne rzeczy w procesie produkcji, którą tutaj właśnie Państwu prezentuję, czyli odniesienie się, podpięcie tak naprawdę pod wyrób gotowy czy detal konkretnych BOM-ów, zestawień materiałowych, konkretnych marszrut produkcyjnych i być może połączenie jednego i drugiego w postaci technologii. Tutaj przykład takiego zestawienia materiałowego, wystarczy kliknąć w kod takiego właśnie zestawienia i od razu widzimy, jakie pozycje, ile tych pozycji jest, jakie ilości będą potrzebne, żeby ten nasz wyrób zrobić. Analogicznie mogę kliknąć w marszrutę i widzę operacje, jakie są potrzebne. A tutaj w ramach technologii, proszę zobaczyć, mam powiązanie, czyli technologia to jest byt, który łączy mi zarówno BOM, czyli tutaj mamy marszrutę z BOM-em. No to pokazuje jasno, że BOM, jak i marszruta to są takie byty niezależne. Niezależne chociażby pod tym kątem, że proszę zobaczyć, że jeśli będę chciał uruchomić zlecenie produkcyjne, to mogę na przykład zrobić je tylko z uwzględnieniem BOM-u. Nie interesują mnie operacje, czasy, a jedynie rezerwacja konkretnych materiałów. A jeśli będzie wskazanie na technologię, no to wiadomo, że system planuje to w czasie i rezerwacje są i na zasoby, i na konkretne materiały. Natomiast, proszę Państwa, co bym chciał pokazać, nawiązać troszeczkę do slajdu z tymi właśnie powiązaniami międzyfirmowymi, czyli mamy przykład artykułu, który będzie wytwarzany w kooperacji. I o ile, może jeszcze tutaj, o ile Państwo teraz zobaczcie marszruta dla przykładowego stołu spawalniczego, który powstaje u mnie w całości, jest taka, bym powiedział, prosta. Sprowadza się do montażu z wcześniej wyprodukowanych detali, blatu, nóg i polega jeszcze na uzbrojeniu być może tego blatu w jakieś uchwyty i inne akcesoria. O tyle, jeśli mamy przykład w kooperacji, to zwróciłbym uwagę na to, że no właśnie pojawia się, po pierwsze pojawia się ta operacja, natomiast w szczegółach no ona już nie jest tak prosto definiowalna, że tylko określony jest czas jej trwania, ale to, na co warto zwrócić uwagę, to proszę Państwa, cały przepływ
między organizacjami, czyli co wychodzi z jakiej organizacji, gdzie to trafia, jaka będzie realizowana usługa, jaki jest nośnik kosztów, jakim transportem będzie to realizowane, ile trwa czas, powiedzmy tutaj na dostarczenie, powierzenie tego detalu do uszlachetnienia, ile będzie trwał powrót i tak dalej. Te wszystkie parametry, jeśli to będzie w systemie podefiniowane, to wówczas właściwe będzie planowanie i zlecenia produkcyjnego i później no oczywiście muszą zadziałać mechanizmy rozliczeń wewnętrznych, międzyfirmowych, co też na innych przykładach, które przygotowałem, pokażę. Dobrze, proszę Państwa, czyli mamy BOM-y, maszruty, technologie, to jest sprawa jasna. Jak z tego skorzystać? No mamy oczywiście zlecenia, zamówienia sprzedaży, czyli coś, co może nam tutaj zamówienia sprzedaży, które tak naprawdę to jest popyt zgłoszony przez rynek, na który my musimy odpowiedzieć taką produkcją. Takie listę zamówień sprzedaży Państwo widzicie w tym momencie tutaj. W zależności CEE ma tą ciekawą właściwość, że w zależności od tego, jaki sobie wybierzemy tutaj z listy typ zamówienia, w tym przypadku zamówienia sprzedaży, ale to dotyczy każdego innego dokumentu, to może iść za tym różny proces, czyli niejako system trochę prowadzi za rękę, czyli jeśli mam typ zamówienia 940, to wiem, że to jest zamówienie produkcyjne i w zasadzie nie mogę go realizować poprzez proste wystawienie faktury, tylko on będzie od razu przekazany na produkcję. I takie zamówienie sprzedaży naturalnie można właśnie utworzyć z tego zlecenie produkcyjne. To jest jedna z wielu możliwości. Natomiast no, mamy cały silnik MRP, który tutaj pozwoli planować zarówno zapotrzebowanie materiałowe, jak i produkcję. Ustalamy różne reguły dostępności, parametry, które są istotne przy wyliczeniu potencjalnego salda właśnie, czego brakuje, co potrzeba, na kiedy. Czyli widzimy tutaj stany magazynowe i zamówienia, ale również nawet oferty sprzedaży, które wprowadzicie, mogą już być bilansowane przez silnik MRP. I na tej podstawie, proszę Państwa, później na właściwą organizację, jeśli będziemy na niej działać, trafia nam propozycja, czyli propozycja tak naprawdę zleceń produkcyjnych. Propozycje produkcji mamy dostępne tutaj i widzimy konkretne ilości, które są pokazane, termin produkcji, termin rozpoczęcia i tak naprawdę decydujemy, z których z nich robimy dalej zlecenia produkcyjne. Mając takie zlecenie produkcyjne, naturalnie proszę Państwa, możemy je realizować poprzez to, że zatwierdzimy, uruchomimy takie zlecenie produkcyjne, a później cały proces związany z tym, żeby tą produkcję rozliczyć, zaewidencjonować rozchody w postaci dokumentów, realizować operacje, czyli wskazywać czas trwania, ilość sztuk zgodnych, niezgodnych i tak dalej. Także takie szybkie mechanizmy pozwalające ustalić dostępność, tak? Czyli to, co Państwo możecie tutaj, zaraz się zmienią te statusy, jak odświeżę taki dokument i poprzez właśnie kropki przy danych pozycjach możemy tutaj od razu zorientować się, czy dany materiał jest dostępny, czy go po prostu nie ma. Te statusy bardzo często pojawiają się i przy nagłówku dokumentu, i przy konkretnych pozycjach, dzięki czemu szybko możemy taką analizę zrobić. W porządku, zlecenie produkcyjne, natomiast wróćmy do naszej prezentacji, bo chciałbym Państwu tutaj pokazać inne przykłady. Planowanie, realizacja, myślę, że to jest temat na kolejne wystąpienie. Komarch Industry 4.0, rozwiązanie prezentowane wcześniej, jak najbardziej może służyć jako kioski produkcyjne, ale też to narzędzie, które zintegrujemy z Waszym parkiem przemysłowym. Kalkulacje, symulacje kosztów wytworzenia, które bardzo precyzyjnie możemy robić w kontekście danego wyrobu. Zbieramy koszty bezpośrednie, koszty materiałów, usług i tak dalej, to co Państwo
pewnie też z własnego podwórka znacie. Inne przykłady automatyzacji transakcji, rozliczeń wewnątrzfirmowych i z partnerami biznesowymi spoza, tutaj mam na slajdzie, chociażby warto nawiązać do sytuacji, kiedy mamy wewnętrzną sprzedaż bezpośrednią, czyli wyobraźmy sobie, że firma polska jest odpowiedzialna za, do firmy polskiej trafia zamówienie od naszego klienta, co też tutaj na tym grafie możemy zobaczyć. Natomiast okazuje się, weryfikacja pokazuje, że to zamówienie z jakichś powodów, być może jest to produkt, który na moim magazynie nie występuje w ogóle, ale występuje w organizacji niemieckiej, albo klient jest po prostu bliżej mojej siedziby w Niemczech, więc przekazuję, robię zamówienie na tamtą organizację, uruchamiam zlecenie dostawy, która ma być dostarczona do klienta końcowego. Wystawiam jako podmiot, który przyjął zamówienie, wystawiam fakturę dla klienta, natomiast już później wewnętrznie tworzą się przeciwstawne dokumenty typu faktura sprzedaży od mojego, od firmy z mojej organizacji, u mnie jako faktura zakupu, to wszystko rozliczone po cenach transferowych. Zobaczcie Państwo na ten przypadek. No tutaj też ciekawa rzecz, no bo skoro mamy dostęp przez przeglądarkę, to po prostu mogę do każdego obiektu, dokumentu wprost wysłać link, czy mailem, czy jakkolwiek i od razu do niego sięgnąć. I tutaj macie Państwo przykład takiego właśnie zamówienia, gdzie partner dostawy jest wskazany jako właśnie firma z mojej organizacji, ale firma niemiecka. I cały zestaw dokumentów, przez które tak naprawdę odwzorowanie tego, co Państwo widzieliście na tej wcześniejszej grafice. Zamówienie, do tego zamówienia zlecenie dostawy, a to wszystko w tym drzewie procesu jak najbardziej tutaj jak najbardziej widoczne. Mówiłem o tych rozliczeniu wewnętrznym, więc tutaj jest dedykowany dokument na taką okoliczność, na takie potrzeby. Jak widać, sprawnie działa ta wyszukiwarka, gdzie mogę właśnie sięgnąć do rozliczeń wewnętrznych i zobaczyć, jakie. Tu sobie wykasujemy tylko te filtry, zobaczmy wszystkie rozliczone, nierozliczone, odświeżam tą listę, można tą datę transakcji powiedzmy zawęzić sobie do wskazanego filtra, kryterium i mamy tutaj na tym zamówieniu, być może Państwo zwróciliście uwagę, było te 10 sztuk, cała dekretacja takich rozliczeń, po jakich cenach transferowych, według jakich kursów i tak dalej i oczywiście również rozliczenie wewnętrzne, które jest powiązane z tymi tutaj dokumentami w drzewie procesu. Dobrze, inny przykład, który tutaj troszeczkę analogiczny i nie będę dokładnie omawiał może tego procesu, niech on się wyświetli, natomiast związany właśnie z zewnętrzną dostawą bezpośrednią, realizowaną przez partnera zewnętrznego. Być może Państwo to znacie z własnego doświadczenia, szczególnie popularne w e-commerce. Także taki proces również po stronie systemu możemy zautomatyzować i rozliczać. Tutaj tylko rzut oka w zasadzie na tą różnicę, gdzie tam pokazałem, że partnerem dostawy na tym poprzednim zamówieniu była organizacja z Niemiec, a tutaj partnerem dostawy jest po prostu dostawca, którego wybrałem z mojej listy dostawców i tak samo szerokie to drzewo procesu, które może być właśnie poprzez te kolejne opcje, które tutaj możemy realizować. Jeszcze innym przykładem, inne przykłady, gdzie tutaj działają te automatyzmy, to na przykład zakupy scentralizowane, co jest widoczne na tej grafice, gdzie organizacja polska jest odpowiedzialna za zakupy, odbiera zamówienia wewnętrzne z innych firm w mojej grupie, przygotowuje, bilansuje te potrzeby, zamawia u dostawców i idzie już cały transfer dostaw na magazyn organizacji niemieckiej bezpośrednio, natomiast całe fakturowanie, płatności i tak dalej są po stronie organizacji tutaj polskiej, jeśli chodzi o tego rozliczenia z dostawcą zewnętrznym, natomiast te dwie organizacje oczywiście też między sobą się rozliczą na zasadzie
dokumentów tutaj przeciwstawnych i tych rozliczeń wewnętrznych, które widzieliście. W porządku, proszę Państwa. Zmierzając do końca, jako podsumowanie chcę powiedzieć, że CE to dobry system dla dużych organizacji o czasami wymagających złożonych procesach biznesowych, tam gdzie ta automatyzacja, jednolite słowniki są potrzebne, tam gdzie działamy na dużych wolumenach danych, w różnych kanałach sprzedaży, międzynarodowo, i tak jak powiedziałem, no to jest system, który poszerza naszą ofertę od blisko dekady. Mimo że rodowód niemiecki, to od blisko dekady coraz bardziej intensywnie i coraz większymi, można powiedzieć, proporcjami, nakładami rozwijany w oddziałach Comarchu w Polsce. Zachęcam do kontaktu, jeśli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, będziecie chcieli coś doszczegóławiać, jesteście ciekawi tych rozwiązań, także ze swojej strony bardzo dziękuję również za uczestnictwo w tej konferencji.